witam serdecznie na konferencji prasowej radnych Prawa i Sprawiedliwości, Klubu Radnych Rady Miejskiej. Dzisiaj obecny jest pan radny Miłosz Janiec i moja osoba, która pełni funkcję wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej, także jestem pełnomocnikiem Prawa i Sprawiedliwości w Grudziądzu. Szanowni Państwo, oczywiście dość często się spotykamy w ostatnim czasie i nie bez przyczyny, dlatego ilość problemów, które jawią się w tym okresie przedwyborczym, no jest gigantyczna i te problemy w dalszym ciągu nie są rozwiązywane, ale też budzą wielkie kontrowersje i budzą wielkie zastanowienia. Często się zastanawiamy nad tym, czy to działanie jest jak gdyby głęboko przemyślane, sensowne, ale czy też jest elementem gospodarności, ale też dbałości o losy mieszkańców. Poproszę tutaj pana radnego Miłosza Jońca o rozpoczęcie i o przedstawienie dwóch najważniejszych zagadnień, które będą dotyczyły i grudziąckiego budżetu obywatelskiego, ale także pewnych wydatków miasta, które dokonało w zakresie utworzenia pewnego nowego logo dla wszystkich jednostek miejskich, bo to jest temat też ciekawy. Bardzo proszę, pan radny Miłosz Jońca. Zastanawiałem się, jak zacząć i tak myślę, że najlepszym zdaniem, jakim mógłbym zacząć, to jest pytanie oczywiście retoryczne, głupota czy sabotaż, bo jak się obserwuje niektóre działania władz miejskich w różnych obszarach, o których zaraz powiem szerzej, to można to nazwać albo głupotą, albo sabotażem. I pierwsza rzecz, którą chciałbym poruszyć, to jest temat, który jest na tapecie, czyli grudziądzki budżet obywatelski. Temat słuszny po to, żeby trochę poruszyć społeczeństwo obywatelskie, żeby grudziądzanie angażowali się w życie miasta, no ale z pozoru tylko słuszny. Dlatego, że często jest wykorzystywany, mówiąc wprost, politycznie. Są ogromne pieniądze, bo to jest ponad 4 miliony złotych z budżetu miasta, które często jest wykorzystywane politycznie na, mówiąc wprost, propagandę pewnych radnych. I jak te pomysły się kończą, to najlepiej widzieliśmy ostatnio wraz z piaskiem, który popłynął z Wisło do Gdańska. Bo przypomnijmy ten kuriozalny pomysł jednego radnego o plaży nad Wisłą, gdzie to jest teren zalewowy. Wiemy, jak teraz Wisła wylała, wiemy, co się z tym piaskiem stało. To było kilkadziesiąt tysięcy złotych. Te pieniądze poszły w zapomnienie. Teraz tego nie ma i teraz musimy trochę zmądrzeć po poprzednich edycjach. Zmądrzeć po pierwsze tak, że naszym zdaniem uważam, że słuszne by było, żeby radni kosztem pieniędzy miejskich nie robili sobie kampanii i nie brali udziału w grudziąckim budżecie obywatelskim. Radni mają inne możliwości, mogą interpelować do prezydenta, mogą składać projekty uchwał, mają te możliwości przypisane im z tytułu ustawy o samorządzie gminnym. Druga rzecz jest taka, że powinniśmy ten budżet zostawić dla mieszkańców. Kolejna rzecz, chyba najważniejsza, jest taka i tu będziemy, myślę, bacznie się temu przyglądać, żeby nowe projekty, które będą zgłaszane do grudziąckiego budżetu obywatelskiego, były transparentne i były bardzo przejrzyście weryfikowane. Bo to, co się dzieje, to, co się działo w ostatnich latach, no to jest naprawdę to, co powiedziałem na początku, albo głupota, albo sabotaż. Te pieniądze są naprawdę ogromne. Głupie wydatkowanie nie powinno dalej mieć miejsca. Poza tym kolejna rzecz. Miasto poprzez grudziądzki budżet obywatelski realizuje tak naprawdę zadania, które powinno realizować samo. Naprawa chodników, naprawa dróg miejskich, które często w Grudziądzu są w opłakanym stanie, coraz więcej takich próśb od mieszkańców dostajemy, żeby te tematy poruszać. Miasto powinno te zadania realizować z własnych pieniędzy. Ja przypomnę, że mamy 200 milionów prawie więcej w budżecie niż w momencie, kiedy zaczynał prezydent Glamowski, więc te pieniądze są, tylko klucz jest zawsze w tym, żeby były mądrze rozdysponowane. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, znowu głupota czy sabotaż, mam na myśli miejskie logo. Wydaliśmy 400 tysięcy złotych prawie. To jest informacja publiczna, myślę, że tych pieniędzy wydatkowanych z tego tytułu będzie jeszcze więcej. Wydaliśmy 400 tysięcy złotych. 80 tysięcy złotych wydał na zmianę swojego loga OPEC. Ten OPEC, który tak zdziera z ludzi i podnosi opłaty za czynsze, przeciwko którym były między innymi protesty. 50 tysięcy wydał na zmianę loga MPGN. Ta zmiana loga, jak zachęcam mieszkańców, żeby się temu przyjrzeli, jest właściwie trywialna. Tam jest zmiana koloru i nic więcej. Takie rzeczy to człowiek w podstawówce w najprostszym programie w Paint'cie mógłby zrobić za złotówkę albo darmowo niż za 400 tysięcy złotych. Poza tym, komu są potrzebne zmiany luk za taką kasę? Dodatkowo chwalimy się stuleciem Olimpii. Olimpia funkcjonuje tak jak inne kluby piłkarskie, inne kluby sportowe, utożsamia się z nazwą, kibice się utożsamiają z nazwą, utożsamiają się z logiem, który trwa od iluś lat, ewentualnie są jakieś
małe korekty tego loga, ale 20 tysięcy na GKM, 20 tysięcy na Olimpię, na stworzenie nowego loga dla obu tych klubów, które funkcjonują od lat w przestrzeni publicznej i są znane w całej Polsce, to jest skrajną głupotą. To już naprawdę nie da się inaczej określić. Więc podsumowując tak w dużym skrócie, te GBO i ten nowy pomysł, żeby utworzyć loga dla wszystkich spółek miejskich, no to jest wydatkowanie pieniędzy w sposób bezsensowny, w sposób głupi. I ktoś może powiedzieć, że to nie są pieniądze miejskie. To są pieniądze miejskie, spółki miejskie, a miasta to są naczynia połączone. Spółki miejskie to jest najlepszy cwany drenaż pieniędzy i tak to się dzieje. I proszę nie dać się ogłupić, że spółki miejskie nie mają nic wspólnego z budżetem miasta, bo to jest wszystko, tak jak powiedziałem, są naczynia połączone. Dziękuję. Czy mogę pytanie w związku z tym? Pytanie. Mówi pan, że to jest głupota, nowe logotypy, a być może to jest sposób na wyprowadzenie pieniędzy z budżetu. Bo sam pomysł logotypów nowych pojawił się wtedy, kiedy szpital wynajął firmę PR-owską do tego, żeby nie wiem, poprawić wizerunek szpitala w opinii publicznej. Dopiero później, chwilę później, pojawił się kolejny pomysł, żeby wyprowadzić kolejne pieniądze z miasta, wymyślając nowy logotyp. Może warto byłoby się temu przyjrzeć dokładniej. Tak, ja zgadzam się z panem redaktorem. Wydaje mi się, że to jest jeden z kolejnych sprytnych sposobów na to, żeby gdzieś te pieniądze sprytnie alokować. Myślę, że warto się temu przyjrzeć, tym bardziej, że tak jak wspomniałem, te zmiany loga są właściwie trywialne. Tam jest właściwie zmiana koloru, tylko nic więcej. Więc 400 tysięcy złotych za takie delikatne zmiany, bo to nie jest nic nietworzone nowego, no to są horrendalne kwoty, więc myślę, ale jeśli dwie spółki będą zmieniały swoje nazwy. No właśnie, to też trzeba się temu przyjrzeć, więc myślę, że sprawa jest rozwojowa i nie można tej sprawy tak pozostawić. Pana słowa o GBO są stanowiskiem klubu, pana zdaniem jak to? Myślę, że można je uznać jako za stanowisko klubu. Ja chciałem się dowiedzieć, jak w takim razie, ile wniosków państwo jako klub złożyliście o zmianę regulaminu do GBO, który działał od lat w bardzo podobnych zasadach. Jakie były wasze propozycje do tego, aby takie rzeczy się nie zdarzały? Nie raz, nie dwa publicznie deklarowaliśmy i nigdy nie przypominam sobie, że którykolwiek z radnych Rady Miejskiej z naszego klubu uczestniczył. Mieliśmy też zapytania od mieszkańców, ewentualnie czy któryś mógłby z nas uczestniczyć, jakby odpowiadaliśmy, że zostawiamy to dla mieszkańców, radni mają inne możliwości, więc wnioskowaliśmy na sesji w każdym roku jakieś dyskusje o GBO, kiedy jest prowadzony projekt uchwały, dyskutowaliśmy o tym, tam były jakieś zmiany dokonywane, jakieś korekty. Poza tym, panie redaktorze, my jedną rzecz możemy zrobić. Możemy wprowadzać projekt uchwały, możemy wnioskować o oficjalne zmiany regulaminu, ale ostatecznie, to pragnę przypomnieć, co pan wie równie dobrze jak ja, że my nie mamy większości. Więc wszystkie nasze zmiany, czy to jest apel poprzez państwa, czy wydaje mi się nawet skuteczniejszy poprzez media niż apel poprzez uchwałę Rady Miejskiej przygotowaną przez nasz klub. No wydaje mi się, że mówiąc wprost, trochę często w próżnię tej koalicji rządzącej. Więc głównie mamy na zadanie uświadamiać społeczeństwo, jak marnotrawione są w Grudziądzu pieniądze. Ale społeczeństwo o tym wie. No właśnie do końca wydaje mi się, że mimo wszystko nie wie. Że jednak jest część ludzi, która o tym wie, część, która o tym nie wie, więc myślę, że warto takie rzeczy przypominać. Myślę, że ta plaża jest takim symbolicznym przykładem tej głupoty, tego grudziąckiego budżetu obywatelskiego. Większość ludzi może i o tym wie, myślę, że nie wszyscy. Warto docierać do jak największej liczby osób, bo to są nasze pieniądze i to warto podkreślać, że to są każdego z nas pieniądze. Znaczy radni wiedzą, że sprawą GBO interesuje się policja? No myślę, że wiedzą, bo dzięki państwu, to też dziękujemy, dzięki mediom, dzięki pana portalowi, sprawa została nagłośniona. To też jest ciekawa rzecz, że policja się tym zajmuje, są wzywani świadkowie, więc myślę, że w ogóle powinniśmy nawet trochę się wstrzymać z tym GBO do czasu rozstrzygnięcia śledztwa, bo mamy pewne nas słuchy dochodzą, kogo może ta sytuacja dotyczyć. Nie będę o tym mówił publicznie, no czekamy na rozstrzygnięcia policji. I no, sprawa jest na pewno niepokojąca. Może radni powinni złożyć wniosek do prezydenta o wstrzymaniu tej edycji? Może jest to dobry pomysł. Czy poza tymi słowami, które padły, będą jakieś inne działania? Będziecie państwo wnosili jakieś interpelacje, działania, jak kolega proponuje list prezydenta? Na pewno będziemy na najbliższej sesji, prawdopodobnie na najbliższej, nie, bo jest nadzwyczajna, na kolejnej zwyczajnej sesji będziemy apelować w ten sposób, który dzisiaj apelujemy. Być może złożymy jakiś projekt uchwały stosowny w tej sprawie.
Uzupełnię tylko co do kwestii oczywiście GBO, tak jak pan redaktor mówi, tam jest bardzo dużo wątpliwości co do systemu głosowania, dualizacji, czy on jest prawdziwy, czy do końca. Te kwestie będzie wyjaśniała na pewno policja, natomiast nasze wnioskowanie będzie dotyczyło zapewne wykluczenia radnych Rady Miejskiej z realizacji projektu. Proszę państwa, to jest rzecz kuriozalna. Radny Rady Miejskiej może radzić mieszkańcom, może ich naprowadzać, może doradzać, może prawda, konsultować, może interesować się propozycjami mieszkańców, natomiast nie wolno zabierać z rąk mieszkańców tego narzędzia, bo radny jest osobą uprzywilejowaną. Ma bezpośredni kontakt z urzędem, z jego jednostkami, może wpływać na pewne sprawy. Oczywiście tu radni powinni mieć w tej materii, naszym zdaniem, powinni być wykluczeni, bo to jest rzecz niemożliwa. Jeżeli chodzi o loga, które tak mocno kosztowały, tak dużo kosztowały miasto, to też proces kosztów na pewno będzie wielokrotnie zwiększony, bo wiem doskonale, że to są też wydruki druków firmowych, które zostały zmienione. Tych kosztów, jak gdyby, które w sensie pewnego domina polecą dalej, będzie dużo, dużo, dużo więcej, dlatego te wydatki będą, no, nie chcę powiedzieć, ale bardzo duże, na pewno bardzo duże i niesensowne. Natomiast finansowanie przez niektóre spółki, szczególnie tutaj na przykład przez MPGN, gdzie dzisiaj MPGN nie może zrealizować inwestycji pod tytułem doprowadzenie gazu seniorowi do domu, gdzie ta sprawa już wlecze się kilka tygodni. 5 tygodni, proszę państwa, 13 lutego, kiedy starszej osobie schorowanej odcięto gaz, do dzisiaj ten temat nie jest rozwiązany, a dzisiaj pobieranie jeszcze z budżetu spółki kilkudziesięciu tysięcy złotych na taki absurdalny cel jest rzeczą no, niegospodarną, albo też krótko mówiąc niecelową. Nie mówię tu już o szpitalu, który boryka się z wielkimi problemami finansowymi, z niespłaconą stratą, z długami, z odsetkami, które rosną praktycznie z dnia na dzień, i dzisiaj angażowanie jeszcze środków szpitalnych, czyli ze służby zdrowia, na rzecz zmiany pewnego loga, który jest w zasadzie formą uniwersalną, tak jak tu kolega radny mówił, którą mógł zrobić w zasadzie uczeń szkoły podstawowej, to jest rzeczą kompletnie niezrozumiałą. Jeszcze odniosę się do pewnej kwestii, ponieważ ostatnio jest dosyć dużo informacji medialnych pojawia się na temat właśnie tego odcięcia gazu u osoby starszej, 74-letniej w mieszkaniu, który od kilku tygodni boryka się, który w zasadzie w akcie rozpaczy skierował swoją rodzinę w dzień protestu, który odbywał się na rynku w Grudziądzu, aby poinformowali też obecnych tam radnych o zaistniałej sytuacji. Dlatego, że też ten temat pojawił się na konferencji prasowej. Oczywiście, proszę państwa, to nie jest żadna polityka. Na skutek tej konferencji prasowej, oczywiście z mojej inicjatywy, doszło do spotkania z zarządem MPGN-u i z najważniejszymi osobami w strukturze MPGN-u. W zasadzie było 9 przedstawicieli MPGN-u i ja sam, i żeśmy pewne sprawy starali sobie wyjaśnić i zrozumieć. Aczkolwiek nie było to łatwo, ale z pewną nadzieją, ponieważ w drodze tego spotkania, czy też w konsekwencji tego spotkania, została sporządzona notatka służbowa. Oczywiście, proszę państwa, nie żadne stanowisko, czy też oświadczenie, ale notatka służbowa, którą wszyscy podpisaliśmy i nią w jakimś stopniu zgodziłem się z pewnymi zapisami, które tam są. A najważniejszy dla mnie był zapis, oczywiście, który dotyczył pełnego finansowania, zrealizowania tej tak potrzebnej inwestycji dla tej osoby starszej, która dzisiaj nie ma tego zasadniczego problemu rozwiązania. Już nie będziemy wchodzić w szczegóły, bo temat jest dosyć złożony. Natomiast używanie tego tematu jeszcze jako politycznego przez niektórych radnych, przez pana radnego Napolskiego, no jest rzeczą, no powiem szczerze, niedopuszczalną, bo tutaj nikt z nas nie zamierza uprawiać żadnej polityki. Jeżeli jakakolwiek polityka jest uprawiana przez pana radnego Napolskiego, to polityka szkodząca temu miastu i jego mieszkańcom. Bo to jest rzecz na pewno możliwa do udowodnienia, i gdybyście państwo skierowali też apel i do radnych, tych, którzy dzisiaj będą za chwilę nosili paczki do seniorów, to ja mam taki apel też do pana radnego Napolskiego, a pan radny Napolski w ramach tej paczki dla seniora zaniósł do domu tego pana, który dzisiaj ma odcięty gaz, ten żywy i prawdziwy pakiet gazowy, żeby ten człowiek w końcu mógł się dobrze umyć, żeby mógł sobie bezpiecznie i sprawnie gotować obiady, bo dzisiaj jego obostrzenia dietetyczne są bardzo poważne i on nie może normalnie funkcjonować.